witam panie, witam panów, dzień dobry. Piąte koło się kręci. No, dla niektórych to ślizga, a nie kręci, dokładnie. Kochani państwo, pierwsze śniegi, pierwsze przymrozki, pierwsze kawałki lodu, a my już was ostrzegamy na samym początku. O, tutaj stoimy, żeby państwu pokazać. Jest taka breja śnieżna na przykład tu w tym miejscu. Jak się nie ma opon zimowych, to ta breja tak zatyka ogumienie, tak te odprowadzenia, że po prostu się posuwacie nad asfaltem. To tu jest ta breja śnieżna. Są też łaszki śniegowe. Popatrzcie państwo, tu przy krawężniku. Ale one bywają też i na przykład wtedy, kiedy wyjeżdżacie z lasu. O, tam jest taki kawałek lasu. Możemy przykładowo państwu pokazać. Przejdziemy tutaj, proszę. Tu drzewko trzyma troszkę wiatr, a tu w tej chwili zawieja śnieżna. I to przez ile tego śniegu padało? Kilka płatków dosłownie. A już takie historie się tworzą na jezdni. Pamiętajcie, szanowni państwo, że przez takie miejsca przyjeżdżamy płynnie, spokojnie, żadnych gwałtownych ruchów kierownicą, żadnego przyspieszania gwałtownego, hamowania, bo od razu wtedy stare przysłowie się kierowców kłania. Czuję, że nic nie czuję, nie? Czyli samochód w rowie, a razem z nim. Absolutnie. Przez takie miejsca przejeżdżamy równiutko i bezpiecznie. Nie przyspieszajmy, no i kochane panie i drodzy panowie, noga z gazu, jest ślisko i niebezpiecznie. No i jeszcze dzisiaj będzie się działo mnóstwo rzeczy i dlatego ja szybciutko w skrócie tylko powiem jeszcze na przywitanie o jednej rzeczy. Skrobaczka, skrobaczka do szyb, taka z tymi zębami do oblodzeń i tak dalej. Bo wiecie państwo, że zaszronione, zasypane śniegiem szyby to brak widoczności. To by było jeszcze pół biedy, bo to jest niebezpieczeństwo dla prowadzącego. Ale najważniejsza sprawa w tej całej kwestii to jest to, że ten brak widoczności oceniają panowie policjanci na drodze, a mogą ocenić nawet do 500 zł mandatu kredytowanego. To nie jest tak, czy gotówkowego, to nie jest tak, że mówią teraz w mediach, a nie ma skrobaczki, to za skrobaczkę się płaci. Nie, nie płaci się za brak skrobaczki, a za nieodśnieżone szyby i za brak możliwości ich odśnieżenia. I wtedy pieniążki z portfela, a poza tym jest niebezpiecznie. Biegniemy dzisiaj, bo programu jest mnóstwo. Będziemy w Augustowie na spotkaniu specjalistów. Pobiegniemy z państwem do Meleksa elektrycznego. No i dzisiejsze ćwiczenia na przytorowej. No i niedawno, drodzy państwo, mieliśmy hybrydę. Oglądaliśmy ją pod trzecim ogólniakiem na Noniewicza. Silnik spalinowo-elektryczny, a teraz mamy Meleksa elektrycznego zupełnie, który na próbach jest w parku, w Igierskim Parku Narodowym. Ja może by tam, tak bym zaczął od człowieka, który go już zdążył obmacać i objeździć. Pan dyrektor Zdzisław Szkiruć już zdążył tam jako doświadczony kierowca pierwszy dorwać się do tego pojazdu. No i tak szczerze, jak on wygląda? No szybki, krótki, czyli dzielny w terenie, szybkość wystarczająca. Ostre hamowanie bez ABS-u trzeba się nauczyć, bo to inaczej się hamuje. I wydaje się, że parametry jezdne, jakie ten pojazd ma, nawet bym może zachęcał do nauki jazdy, bo to takie szybkości, że trudno, może krzywdy strasznie nie można zrobić. Startuje, prawda? Start ma dobry. Chyba dzielność terenową też, no będziemy go tu sprawdzać, ale no, duże koła, prześwit odpowiedni, krótki, to musi być dobry w terenie. Najważniejsze jest trwałość akumulatorów. Nie? To widzicie państwo, to człowiek, który go spróbował. Ja jeszcze nie siedziałem za kierownicą, ale nie chcę firmie grozić, pewnie za chwilę usiądę. Teraz jakby pan inżynier się nam przedstawił, bo nasi telewidzowie pana nie znają. Dzień dobry państwu, Paweł Korol, firma Melex. Jestem przedstawicielem firmy produkującej pojazdy elektryczne. A i pan przyjechał tutaj z tym pojazdem jako człowiek, który o nim wszystko powie, wyjaśni. Oczywiście, i tak dalej. Tak. Dobrze. To jak pan im o tym leśnikom powie, to i nam bardzo proszę. Proszę powiedzieć, jakiej to mocy urządzenie jest zamontowane, jakiej mocy silnik, bo to jest dla kierowców najważniejsze, i jakie ma osiągi? Proszę państwa, w tym pojeździe jest zamontowany silnik o mocy 3,9 kW. W przeliczeniu na konie mechaniczne jest to 5,4 konia mechanicznego około. Prędkość maksymalna tego pojazdu jest do 40 km na godzinę. W praktyce jest to 37-38 km.
przy normalnych warunkach, przy temperaturze plusowej, przebieg tego pojazdu waha się od 60 do 70 km. Czas ładowania akumulatorów wynosi 8 godzin, 8 do 10 godzin. Koszt ładowania akumulatorów jest to 4 zł. Silnik 48-woltowy, napęd przekazywany na koła tylnie. Jest to wersja podwyższona, gdzie eksploatowana w warunkach terenowych. Drodzy Państwo, no i taka jest prawda. No to macie wszystkie dane na ten temat. Teraz tylko trzeba by sprawdzić, jak to jeździ. No i trzeba przyznać, drodzy Państwo, że jeździ się tym rewelacyjnie. Jedna tylko rzecz tutaj dla wszystkich, którzy próbowali ten pojazd, taka zastanawiająca. Przyzwyczaić się trzeba do hamulca. I bardzo dobrze, bo my nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Spotkanie w Augustowie. W hotelu Warszawa spotkali się specjaliści od ruchu drogowego, a przede wszystkim ci, którzy chcą zmieniać sposób egzaminowania, ci, którzy te egzaminy nadzorują i ci, którzy decydują o tym, gdzie i w jaki sposób zdawać. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego powstały w roku 98. Początkowo byliśmy państwowymi osobami prawnymi. Od roku 99 jesteśmy wojewódzkimi samorządowymi osobami prawnymi. Jest nas 49 kierujących WORD-ami i egzaminujemy w 56 miejscach w Polsce. Stowarzyszenie było niezbędne i powstało i dobrze funkcjonuje z tego powodu, że umiemy działać racjonalnie. To znaczy jednego problemu nie rozwiązujemy 49 razy, a grupujemy się po to, żeby wspólnie rozwiązywać jeden raz dany problem. Bezpieczeństwo na drodze i przepisy z tym związane. O, ileż to razy widzimy, że własne dziecko nas poucza. Mamusie, tatusia, a to źle przeprowadzasz go przez jezdnię, a to źle jedziesz za kierownicą. A faktycznie to wiedza komunikacyjna w społeczeństwie rzecz arcyważna. Uczestniczymy w wielkim europejskim programie, który narzuciła nam Unia i słusznie, pod tytułem minus 50% zabitych na drogach w każdym kraju bez względu na poziom wyjścia do 2010 roku. Następny program jest do 2013 roku zgodnie z rządowym projektem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na polskich drogach. W latach 2005, 2007, 2013, mówię celowo 2005, 2007, 2013, żeby móc uchwycić, jak ten proces postępuje. Jedna z najpoważniejszych rzeczy, dwóch właściwie, to co pan redaktor zapytał, jak z dziećmi, jak z ich wychowaniem. I prawda jest, że od wielu lat istniejące już wychowanie komunikacyjne w szkołach w ramach przedmiotu technika zaczyna dawać efekty, ponieważ dzieci zaczynają rozumieć, jak zachować się w ruchu drogowym. Mało tego, mamy tak pozytywne już efekty tych działań z dziećmi, że dzieci zaczynają uczyć starszych. Podam taki przykład nierzadko zdarzający się. Nierzadko, mimo że powtarzam to słowo, widać jak matka, która najbardziej dba o zdrowie i życie swojego dziecka, ciągnie dziecko na przejściu przy zapalonym czerwonym świetle. Są to nierzadkie przypadki. Nigdy nie zdarzyło mi się widzieć, a bardzo dużo jeżdżę rocznie i od wielu lat, żeby to dziecko ciągnęło rodzica. Wychowanie komunikacyjne i sposób jego prowadzenia, fachowcy, literatura, podręczniki, to rzecz ważna. I to też była istotna sprawa na spotkaniu. Pan doskonale wie, że jest kiepsko, dlatego że nauczyciele nie mają czasu. Mają tyle z różnych zajęć, tyle obowiązków, że nie mają czasu na jeszcze jeden obowiązek, który im się dodatkowo przypisuje, bo przecież nie ma nauczycieli od wychowania komunikacyjnego. To zadanie wychowawcze jest przypisane do różnych przedmiotów. Do wychowania technicznego, do WF-u, do niekiedy do matematyki czy innych przedmiotów. I nie zawsze nauczyciele mają czas i są przygotowani do tego. No tak jest. Ale z drugiej strony proszę też zwrócić uwagę na rolę rodziców kierowców. Iluż z nas pozwala dzieciom jechać bez zapiętych pasów? Iluż z nas pozwala sobie na przekroczenie prędkości na oczach dziecka i na pytanie: tato, a dlaczego przekroczyłeś? A bo się spieszyłem, bo jechałem bezpiecznie. Iluż z nas
demoralizuje swoje dzieci złym przykładem. Dzisiaj niemała atrakcja, drodzy Państwo. Przy ulicy Przytorowej będzie pokaz sztuki ratowania ludzi. Kolejny raz. Pamiętacie Państwo, pokazywaliśmy Wam tutaj ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej z wagonem towarowym, wtedy kiedy on się palił i nastąpiła akcja ratowania tego wagonu, no może nie tyle samego wagonu, co otoczenia dookoła, żeby to zagrożenie się nie zwiększyło. A teraz macie gościa, którego znacie Państwo, Dariusz Siwicki, zastępca komendanta naszej straży. Darku, co tu będzie dzisiaj? Otóż dzisiaj będą ćwiczenia Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz Policji w zakresie usuwania skutków wypadków komunikacyjnych, w tym przypadku na kolei, gdy występuje duża ilość poszkodowanych. Jest to tak zwane zdarzenie masowe. Celem tych ćwiczeń przede wszystkim jest sprawdzenie współdziałania Pogotowia, Policji i Państwowej Straży Pożarnej w takich sytuacjach, gdy doszło do nieszczęścia, doszło do katastrofy, że tak powiem, kolejowej, gdzie jest duża ilość poszkodowanych. Będziemy chcieli sprawdzić przede wszystkim współdziałanie poszczególnych służb, postępowanie, prowadzenie ewakuacji poszkodowanych. Między nimi, prawda? Również przede wszystkim, żeby dopiąć wszelką tą skoordynować jak najlepiej działania wszystkich służb w takiej sytuacji, a też biorąc pod uwagę, że w ostatnich miesiącach, w ostatnich dniach na terenie kraju dochodzi właśnie do tego typu masowych zdarzeń, gdzie są duże ilości poszkodowanych, żeby być jeszcze bardziej zorganizowanym, przygotowanym i jeszcze sprawdzić swoje procedury w przypadku ratowania poszkodowanych z wagonów kolejowych, które uległy wypadkom pożarowi. Czy zapaleniu, czy tam zderzenie z tym wagonem, różne rzeczy mogą się zdarzyć, prawda? Dodam, że w przypadku pożaru wagonu, taki pożar około 20 do 30 minut wewnątrz się wypali całkowicie. W związku z tym małe są szanse na przeżycie tych wszystkich pasażerów, którzy wewnątrz się znajdują. Już po kilkunastu minutach praktycznie ich życie jest bezpośrednio zagrożone, bo wydzielają się bardzo duże ilości substancji toksycznych ze względu na wystrój tych wagonów, użyte materiały przewody, plastik, wykładziny. Siedzenia, wykładziny i tak dalej, różnego rodzaju płyty i tak dalej, które są do wystroju użyte. Dzięki serdeczne za ten wstęp, drodzy Państwo. Już niedługo zobaczycie, przyjrzyjcie się temu, co się będzie działo. Na całe szczęście to będą tylko ćwiczenia. Palący się wagon pasażerskiej kolei, dookoła zagrożenie ogromne, następne wagony, budynki dworca, budynki najbliższe na ulicy Przytorowej, wszystko to jest zagrożone. Błyskawicznie dojechały, jak widzieliście Państwo, i jednostki straży, i pogotowia, i policja na miejscu. Udało się uratować, no niestety, jak z ofiarami, do końca nie wiemy, na pewno były. Tak jak mówił komendant Siwicki, w pociągu bywa różnie. Bardzo niebezpiecznie. Na szczęście to są tylko ćwiczenia. Do następnego wtorku.